do tych przepływów zatrudnionych jest bardzo dużo urzędników, to wszystko razem dużo kosztuje i tych pieniędzy po prostu ubywa. To się skończy, dlatego że środki na zdrowie będą gromadzone w budżecie państwa. No i druga sprawa, o której już wspomniałem, to jest ta weryfikacja uprawnienia. Praktycznie rzecz biorąc, cały ten proces również zniknie, ponieważ uprawnieni do korzystania z publicznej służby zdrowia będą wszyscy ci, którzy potrzebują leczenia. I choćby te zasadnicze jednak dosyć funkcje, znikając z Narodowego Funduszu Zdrowia, spowodują to, że ta instytucja zmieni zupełnie swój charakter. A właściwie już nie ta instytucja, tylko można powiedzieć pewne funkcje, które po niej pozostaną. I zamiast istnienia Narodowego Funduszu Zdrowia jako takiego pośrednika, wydaje się niepotrzebnego pośrednika między państwem, administracją państwową, a pacjentem, czy też szpitalem, lekarzem, doprowadzimy do sytuacji, w której ta odpowiedzialność będzie jednoznaczna. To minister zdrowia i jego agendy wojewódzkie w postaci wojewódzkich urzędów zdrowia będą odpowiadać za organizację systemu służby zdrowia, za kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, za płacenie, za wynagradzanie placówek publicznych, czy w ogóle placówek uczestniczących w publicznym systemie służby zdrowia, i już ten pośrednik po prostu nie będzie potrzebny. W pierwszej części pytałem, panie ministrze, o taki sądny dzień, w którym będziemy mogli mówić, że ustaną kolejki do specjalistów. Jednym ze złotych środków pan minister powiedział, że może stać się opieka kompleksowa. Tak, opieka kompleksowa, opieka zintegrowana, koordynowana, różnie to jest nazywane, ona już tak w tej chwili, tutaj nie jest potrzebna jakaś nadzwyczajna zmiana systemu organizacyjnego, chociaż do tego też dojdę. Już w tej chwili dla niektórych pacjentów praktycznie rzecz biorąc kolejki znikają, dlatego że jeśli na przykład wprowadzamy dzisiaj taki kompleksowy sposób opieki nad pacjentem po ostrym zespole wieńcowym, na przykład po zawale mięśnia sercowego, to polegać to będzie na tym, że szpital, który przyjmie pacjenta na to ostre leczenie w czasie takiego incydentu sercowego, będzie zobowiązany do zorganizowania mu również poszpitalnej opieki u lekarza specjalisty kardiologa oraz żeby mu zorganizować temu pacjentowi rehabilitację kardiologiczną. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w ortopedii, gdzie po operacji ortopedycznej, na przykład szczepienia protezy stawu biodrowego, pacjent będzie miał automatycznie także zapewnioną przez szpital, który go zoperował, dalszą opiekę ortopedii i rehabilitację. Można powiedzieć, że to są właściwie oczywistości, że tak powinno być, ale dzisiaj jest niestety, czy dotychczas było zupełnie inaczej. Pacjent wychodząc ze szpitala sam musiał zorganizować sobie wizytę u lekarza specjalisty i rehabilitację i pół biedy, gdyby to tylko na tym problem polegał. Ten problem był znacznie większy. Polegał on po prostu na tym, że pacjent dowiadywał się, że nie tylko musi sobie to sam zorganizować, ale okazuje się, że tak naprawdę dostępność tego specjalisty czy tej rehabilitacji jest mierzona długimi miesiącami, co często zupełnie zmieniało sytuację dalszych losów pacjenta, bo jest rzeczą zupełnie oczywistą, że po operacji ortopedycznej rehabilitacja musi nastąpić od razu albo w każdym razie po bardzo krótkim czasie. Jeśli trzeba na nią czekać na przykład pół roku, to ona w zasadzie już staje się niepotrzebna albo staje pod dużym znakiem zapytania i często taki sposób organizacji opieki po prostu niweczy to, co zostało dokonane w szpitalu, podobnie z kardiologią. To zmieniamy już w tej chwili i można powiedzieć, to jest taki pierwszy sygnał tego, co w ogóle będzie działo się później, bo już od połowy bieżącego roku wejdą nowe przepisy, które właśnie na szerszą skalę tę opiekę koordynowaną będą wprowadzać zarówno do podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie lekarz rodzinny będzie bardziej odpowiedzialny za zorganizowanie opieki u lekarzy specjalistów, tym pacjentom, którzy muszą być skonsultowani u lekarza specjalisty, jak również podobnie te szpitale, które wejdą do sieci szpitalnej,
będą również w ramach ryczałtu, takiego wynagrodzenia ryczałtowego, otrzymywać środki nie tylko na hospitalizację, na leczenie szpitalne swoich pacjentów, ale również na poszpitalną opiekę nad tymi pacjentami u lekarzy specjalistów, jeśli to jest konieczne, w poradni przyszpitalnej. To wszystko doprowadzić ma do sytuacji takiej, w której ci pacjenci, którzy szczególnie potrzebują takiej właśnie konsultacji czy opieki specjalistycznej, taka będzie decyzja, prawda, czy to lekarza rodzinnego, czy też lekarza prowadzącego w szpitalu, ci pacjenci rzeczywiście powinni dostać się do specjalistów, nie czekając na tę wizytę w wielomiesięcznych kolejkach, bo wtedy po prostu to ta konsultacja, ta opieka traci sens. Myślę, że już w drugiej połowie tego roku będzie to odczuwalne praktycznie we wszystkich dziedzinach specjalistycznych. Panie ministrze, nie tak dawno rozpoczęliśmy nowy rok. Rządowe przeglądy i podsumowania działalności tej, którą udało się zrealizować w roku 2016, podjęta przez panią premier Beatę Szydło. Rok nowych zadań, a zatem pytam się o te najpilniejsze zadania, jakie planuje zrealizować resort zdrowia. Tutaj podczas tego przeglądu pani premier, także w niektórych swoich wypowiedziach pan prezes Kaczyński bardzo wyraźnie wskazują na to, że rok 2017 to jest właśnie ten rok, w którym te zapowiadane i przygotowywane w ciągu ostatnich długich miesięcy reformy powinny zacząć wchodzić w życie. I z tych rzeczy, które będą się działy w 2017 roku, można powiedzieć, że tymi, które są najbardziej zaawansowane, to wprowadzenie od połowy roku sieci szpitali. To jest tak w skrócie, można powiedzieć, gwarancja pacjentów, że ich szpitale, działające na ostro, czyli te, które dysponują szpitalnymi oddziałami ratunkowymi albo izbami przyjęć, szpitale, które udzielają pomocy osobom w stanie nagłego zachorowania, ofiarom wypadków, że te szpitale będą miały gwarancję bezpieczeństwa, trwania, że one nie znikną, że nie będą musiały konkurować z nieuczciwą konkurencją, która wyjada rodzynki z ciasta, zabiera im to, co jest najbardziej atrakcyjne, co jest, można powiedzieć, najbardziej opłacalne i no, na tej biednej służbie zdrowia dorabia się fortun, to zniknie i sieć szpitali zdecydowanie powinna zatrzymać właśnie te patologiczne zjawiska, z którymi mamy do czynienia. Drugą ustawą, która również powinna wejść w połowie tego roku, to jest ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, regulująca większe kompetencje, większą odpowiedzialność, lepsze zaopiekowanie się pacjentem i między innymi również koordynowany sposób opieki nad pacjentem w podstawowej opiece zdrowotnej. To będzie również ustawa o państwowym ratownictwie medycznym, która zmierza do tego, aby przywrócić pogotowiu ratunkowemu charakter służby państwowej, która jest nie tylko używana do bieżącego udzielania pomocy osobom, które nagle zachorują czy ofiarom wypadków, ale także jest gotowa z dyspozycji służb i w koordynacji z innymi służbami państwowymi, takimi jak policja, straż pożarna, inne służby zawiadujące bezpieczeństwem, jest gotowa do reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych, zdarzeniach masowych, katastrofach, wtedy, kiedy trudno mówić o możliwości używania instytucji, które konkurują na rynku, które działają na rzecz zysku itd. itd. No i bardzo ważna ustawa również, ja już wspominałem o tym problemie, nastawiona na godne traktowanie, czy zapewnienie dobrych warunków, czy w każdym razie godnych warunków pracy i płacy pracowników medycznych, czyli ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w zawodach medycznych. Ona również w połowie tego roku powinna wejść w życie i rozpocząć swoje takie kroczące działanie, które będzie polegało na tym, że w kolejnych latach będziemy zapewniać
minimalny poziom godnego wynagrodzenia w poszczególnych zawodach medycznych w taki sposób, aby eliminować zjawisko zatrudniania pracowników medycznych na warunkach, które po prostu są poniżej minimum, które zapewnia godne życie. No i wreszcie ostatnia z tego pakietu najważniejszych ustaw, jest ich znacznie więcej, ale o niej na pewno trzeba wspomnieć, to ustawa, która wejdzie w życie 1 stycznia 2018, likwidująca Narodowy Fundusz Zdrowia, wprowadzająca powszechny dostęp do publicznej służby zdrowia i również zapewniająca stopniowy wzrost nakładów na służbę zdrowia, rozpoczynając od 2018 do 2025 roku, z każdym rokiem coraz wyżej, tak abyśmy za te 8 lat uzyskali takie minimum porównywalne do innych krajów naszego regionu, czyli 6% produktu krajowego brutto na zdrowie. Dwa bardzo ważne wektory ekonomiczne, o których pan minister mówił, to regulacja wynagrodzeń, także finansowanie służby zdrowia, przecież od tego także zależy to wszystko, co dzieje się w służbie zdrowia. Panie ministrze, powstaje także sieć szpitali. Tak, o tym wspominałem, sieć szpitali. Samorządy powinny teraz, iść śladem małopolskiego sejmiku, powiem, który jednogłośnie przyjął uchwałę. Z jednej strony jest adresowana, można powiedzieć, do tych placówek, które uczestniczą w systemie służby zdrowia i dzisiaj odbywa się tam taki, powiedziałbym, dosyć chaotyczna konkurencja między różnymi podmiotami. Zwykle, czy często tak bywa, że publiczne jednostki, które realizują w mniejszym lub większym stopniu albo powinny realizować misje w stosunku do wszystkich pacjentów, przyjmują pacjentów i tych z prostszymi chorobami, i tych bardzo skomplikowanych, i podejmują leczenie zarówno to, które jest bardziej opłacalne, a także w takich dziedzinach, gdzie jest mniej opłacalne. Te placówki nie mogą różnicować swojego stosunku do pacjenta w zależności od tego, czy jest to pacjent bardziej atrakcyjny, czy mniej atrakcyjny. Niestety obok nich często funkcjonują placówki nastawione na zysk i po prostu dokonują takiego wyboru pacjentów z mniej skomplikowanymi chorobami, tych, których leczenie jest bardziej opłacalne, tych pacjentów chętniej do siebie ściągają. No i w ten sposób można powiedzieć, wszystko to, co jest najbardziej atrakcyjne, najmniej ryzykowne, zabierają do siebie, zostawiając te publiczne placówki z całą resztą. Często zresztą też, jeżeli dochodzi do jakichś powikłań, to z tych małych placówek prywatnych pacjenci szybko są przesuwani do placówek publicznych. Taka sytuacja nie może być kontynuowana. Ona zresztą prowadzi do tego, że mamy zupełnie dwa różne obrazy placówek. Te publiczne najczęściej klepią biedę, zadłużają się, wykonując często pracę, która jest nie najlepiej wyceniona. W tym samym czasie te placówki konkurujące z nimi w taki nieuczciwy sposób zarabiają ogromne pieniądze, to często są fortuny idące w miliardy. No i to po prostu musi się zakończyć. Dlatego zaplanowaliśmy takie rozwiązanie, które zresztą było już przygotowywane wiele lat temu przez pana ministra Religię, które w skrócie nazywa się siecią szpitali, a tak naprawdę mówimy o podstawowym zabezpieczeniu gwarantowanych świadczeń szpitalnych, czyli chodzi tutaj nie tyle o interes tych szpitali, co przede wszystkim o gwarancję bezpieczeństwa dla pacjentów. Pacjenci, którzy
są w stanie takiego nagłego zachorowania, ulegli wypadkowi, jakiejś katastrofie medycznej, zdrowotnej, muszą mieć pewność, że szpital, który działa na ostro, przyjmuje pacjentów właśnie w takim nagłym stanie, musi mieć gwarancję bezpieczeństwa i sieć szpitali właśnie prowadzi do tego. Dodatkowo te szpitale będą dysponować takim ryczałtem nie tylko na pokrycie kosztów hospitalizacji swoich pacjentów, ale także będą musiały zapewnić obok izby przyjęć czy szpitalnego oddziału ratunkowego, także tak zwaną nocną pomoc lekarską, która jest adresowana do osób, które nie są w stanie nagłego zachorowania, ale wymagają pilnej pomocy medycznej o charakterze nieszpitalnym, a także będą dysponowały ryczałtem, tak jak już wspomniałem wcześniej, na pomoc ambulatoryjną w szpitalnej specjalistycznej poradni dla pacjentów, którzy wcześniej byli hospitalizowani. Chodzi po prostu o to, żeby zapewnić tym szpitalom kontynuację leczenia wtedy, kiedy potrzebują jej już po wypisaniu ze szpitala. To całe rozwiązanie będzie się wiązało z nieco lepszym wynagrodzeniem dla tych szpitali. Oczywiście te szpitale nieliczne, które nie wejdą do sieci szpitalnej, będą na zasadach dotychczasowych mogły konkurować o kontrakt w tych dziedzinach, w których pokrycie tymi szpitalami publicznymi, tymi szpitalami należącymi do sieci nie będzie pełne. Także też absolutnie taki powtarzany niekiedy sąd o tym, że organizując sieć szpitali powodujemy zagrożenie likwidacją pozostałych nielicznych zresztą szpitali jest po prostu nieprawdziwy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości drodzy Państwo, bardzo gorąco zapraszam do rozmów niedokończonych, do współtworzenia naszego spotkania. Resort zdrowia, tematów bardzo wiele, bo i także ten resort jakże bardzo ważny i istotny. W studiu Radia Maryja jest pan Konstanty Radziwiłły, minister zdrowia. Przypominam numery telefonów do naszego studia w Toruniu, Polska Północna. 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536-600-100 i 536-600-200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56-655-2333 i 56-655-2366. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011-48. Jak zawsze proszę o krótkie, w miarę syntetyczne wypowiedzi, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z obecności w studiu Radia Maria naszego gościa. Po drugie, widać arcypolską reprodukowaną z pokolenia na pokolenie niechęć do państwa. Niezrozumienie, że w nowoczesnym świecie instytucje są po prostu emanacją interesów społecznych, czy jak kto woli narodowych, niezbędnych do dobrostanu Polek i Polaków. Niestety, mam przykre wrażenie, że w rozwoju cywilizacyjnym cofnęliśmy się do etapu wiecznie spiskującego społeczeństwa, traktującego państwo jako formę okupanta. I tolerujemy państwo jedynie wówczas, gdy możemy czerpać od niego odpowiednie profity, najlepiej, żeby jeszcze nisko opodatkowane. Wracając do masowej wycinki drzew, żeby nie być gołosłownym, jeden z bardzo świeżych przykładów. Cytuję za portalem lawkraków.pl. Duża działka u zbiegu ulicy Białoprądnickiej i Pastera została w ostatnich dniach obłocona z drzew. Zaniepokojeni mieszkańcy zgłosili sprawę miejskim służbom. Inspektorzy przyjechali na miejsce, ale ze względu na obowiązujące przepisy o wycinkach nie są w stanie nic zrobić. Koniec cudzysłów. Dlaczego zaniepokoiło to? O zdrówku śpiewał pan Andrzej Rosiewicz. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon? Niewątpliwą zaletą okolicy był szlegający gęsty las. Dzwonię spod Torunia. I chciałabym poruszyć dobry wieczór Państwu i chciałabym poruszyć taką sprawę, która dotyczy tutaj akurat mnie bezpośrednio i bardzo interesuje, mianowicie chodzi mi o leczenie osób chorych psychicznie.
akurat naszej rodzinie jest taka sytuacja. Chodzi o leczenie osób chorych na schizofrenię pozbawionych wglądu w chorobę. Ja skierowałam takie pismo całkiem niedawno, 12 grudnia, do Ministerstwa Zdrowia, do pana ministra Radziwiłła również, w którym staram się wskazać problemy, na które napotykają osoby takie jak ja, to znaczy członkowie rodzin osób chorujących na schizofrenię, które nie mają świadomości własnej choroby i w związku z tym nie chcą się leczyć. Obecna ustawa, ta ustawa, która w tej chwili obowiązuje, sprawia, po prostu zawiera tak restrykcyjne przepisy w kwestii właśnie leczenia takich osób, że właściwie konsekwencja jest taka, że takie osoby właściwie są skazane na pozostanie w swojej chorobie. Właściwie można powiedzieć, że są tracone dla rodziny i dla społeczeństwa, ponieważ wymagana jest od nich zgoda, udzielenie przez nich zgody na leczenie w szpitalu. No to jest niemożliwe, bo jeżeli ktoś uważa, że jest zdrowy, a inne osoby są chore, członkowie rodziny, którzy chcą pomóc i chcą umieścić w szpitalu, są chorzy, to nigdy taka osoba zgody na leczenie nie wyrazi, albo bardzo rzadko zdarza się, że taką zgodę wyraża. To jest taki zasadniczy problem. Właśnie to, że wymagana jest zgoda od osób pozbawionych świadomości swojej choroby na podjęcie leczenia w szpitalu. Oczywiście jest również procedura wnioskowa, która pozwala na umieszczenie osoby chorej w szpitalu na wniosek członka rodziny, ale ona jest bardzo długotrwała i redukuje przez tą właśnie długotrwałość procedury sądowej, redukowane są szanse osoby chorej na powrót do zdrowia, bo tutaj czas ma krytyczne znaczenie. Bardzo dziękujemy pani Ireno, pozdrawiam. Tak. I już przekazuję głos panu ministrowi, dobrze? Tak, dziękuję bardzo. Bóg zapłać panem Bogiem, pani ministrze. To bardzo delikatny problem. Myślę, że w ogóle warto przy okazji wspomnieć, że kwestia opieki psychiatrycznej to obszar, w którym potrzeba w ogóle w Polsce dużo zmian. Właściwie do dzisiaj dominuje taki sposób opieki nad pacjentami, który, zwłaszcza tymi chorymi na te cięższe choroby psychiczne, który koncentruje się na ich hospitalizacji, pobycie w szpitalu, który często jest bardzo długotrwały, żeby nie powiedzieć bezterminowy. I myślę, że to jest jeden z problemów, które generują również takie kłopoty, o jakich mówi pani Irena. Planujemy, to jest zresztą można powiedzieć tendencja w całym świecie, jeżeli chodzi o opiekę psychiatryczną, do przechodzenia, planujemy przechodzenie na tak zwaną opiekę środowiskową. Właściwie docelowo powinno być tak, że w niemal każdym powiecie powinno istnieć takie centrum zdrowia psychicznego, które poprzez psychiatrów, psychologów, opiekunów społecznych, inne osoby, profesjonalistów wspierających powinno opiekować się osobami na etapie, w którym jeszcze zdecydowanie nie wymagają takiego ciężkiego leczenia, w szczególności nie wymagają hospitalizacji. To wszystko powinno się odbywać w sposób na tyle przyjazny, żeby pacjenci też nie bali się kontaktu z taką właśnie placówką, a hospitalizacja powinna dotyczyć tylko sytuacji naprawdę kryzysowych, wyjątkowych. I jest parę takich miejsc na świecie, gdzie to tak się już odbywa i wyniki tego są zdecydowanie lepsze. Częściej podejmuje się u pacjentów leczenie na etapie, to co, o czym mówiła pani Irena wcześniejszym. Unika się stygmatyzacji związanej z pobytem w szpitalu psychiatrycznym i tak dalej, i tak dalej. I taki jest kierunek, w taką stronę idą zmiany w psychiatrii. Oczywiście
Rozumiem, że pani ma problem taki bezpośrednio rodzinny i rozumiem, jak to jest trudne, ale tutaj odnosząc się do zgłoszonego problemu leczenia osób psychicznie chorych bez ich zgody, to trzeba też zauważyć, że to jest sprawa bardzo delikatna, bo ona ma jednak dwa bieguny. Jeden jest taki, że wokół osoby psychicznie chorej rozmawiać o latach 60. Oczywiście bywa tak, jak rozumiem w pani sytuacji, a może bardziej grono osób, czy jakieś osoby, które życzliwością, miłością, troskliwością odnoszą się do takiego chorego i chcieliby dla niego jak najlepiej. Ale z drugiej strony też trzeba mieć świadomość, że zdarzają się i takie środowiska, takie rodziny, w których może dochodzić do nadużyć i dlatego te przepisy dotyczące leczenia bez zgody wydaje się, że powinny pozostać jednak bardzo ograniczające taką możliwość do sytuacji nadzwyczajnych. Tutaj sama pani wspominała o właśnie takim trybie sądowym, który jest możliwy, a także, zwracam uwagę zawsze, jest możliwe podjęcie takiego leczenia w sytuacji, kiedy chory po prostu, choroba tego pacjenta powoduje to, że zaczyna dochodzić do bezpośredniego zagrożenia czy to tej osoby, czy też innych osób wokół niego, wokół tego chorego. No i w takich sytuacjach oczywiście możliwe jest leczenie bez zgody. Ta zgoda wcześniejsza chorego nie jest konieczna. Myślę, że trudno sobie wyobrazić, żebyśmy w sposób jakiś istotny zmienili te zasady. Bo jeszcze raz powtarzam, tutaj z jednej strony oczywiście trzeba myśleć o leczeniu osób, które są chore, ale z drugiej strony takie nadużycia zdarzały się w przeszłości i ich trzeba też poprzez te zasady móc uniknąć. Ale jeszcze raz powtarzam, jeśli dojdzie do takich zmian, o których mówiłem, to wydaje się, że wówczas łatwiej będzie dotrzeć z taką osobą, która być może nie w pełni zdaje sobie sprawę z choroby, ale jednak pewne problemy przeżywa, do nie tyle do szpitala właśnie, żeby umieścić ją w szpitalu, tylko do takiej placówki otwartej, gdzie taka pomoc jest możliwa. Już dzisiaj zresztą radziłbym również w przypadku pani Ireny spróbować takiego kontaktu z właśnie ambulatoryjną jakąś placówką, gdzie można by napotkać czy to psychologa, czy lekarza psychiatry, którzy by pomogli w rozwiązaniu tej konkretnej rodzinnej sprawy. Dziękuję panie ministrze. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy? Tak, mówi Małgorzata z Warszawy. Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana ministra. Bardzo serdecznie dziękuję za ten temat, który poruszony jest w służbie zdrowia. Tak, panie profesorze, tylko ja właśnie pytam o to, czy jestem pielęgniarką z 30-letnim stażem pracy i z obserwacji moich jest bardzo wiele problemów i są różnice w różnych szpitalach odnośnie wynagrodzenia między szpitalem Brudnowskim, szpitalem Praski, Miosolcu, Banacha, Okulistycznym, Wolskim, Szaseru. I w tych szpitalach jedne pielęgniarki otrzymują dodatek do ukończenia po ukończonych studiach licencjackich, magisterskich, innych nie. I mimo tych dodatków, ten studia pomostowe, które były przez około 10 lat, więc kto ustala taką kwotę? Czy to jest odgórnie, czy to sam szpital? Bo nawet nie wiemy, do kogo zwrócić się z tym problemem. To jest po pierwsze. Po drugie, wynagrodzenie pielęgniarek, tych, które obecnie zgłaszają się do pracy, a pielęgniarki, które pracują ponad 30-letnim stażem pracy. I wiem, że podstawa jest taka sama, mieszczańskiego trybu jak życia rodziców, nowo przyjętych dzieci, tych, lat 60. i tych, które pracują wiele lat. Z punktem młodych, i psychodeliczną muzyką. No, krąży taki mit, nie wiem, mit albo prawdą jest to, że o pielęgniarki młode trzeba dbać, z czym bo z nich jest przyszłość. Te najstarsze, no, one i tak muszą dopracować do emerytury. I kto ustala te widełki, to ten przydział? Dlaczego nie są dbane jakoś również, że te starsze z wieloletnim stażem, że mają podnoszoną tą kwalifikację i nie ma żadnego dodatku, pracują tyle lat i nie ma żadnego podwyższenia podstawy. I po trzecie,
wspominał pan, że, panie ministrze, że my mamy po 800 zł dodatku. To jest bzdura. To jest bzdura, ponieważ my mamy dodatku 400 zł. Brutto. I jak pan wie, że są potrącane dwa podatki, czyli otrzymujemy po 230 zł. W niektórych szpitalach nie wiem. Też rozmawiamy między sobą, ale to do końca nie wiemy, tak? Jedna o drugiej no, raczej nie mówi, co do czego i jak jest. Że jedne mają włączone do podstawy te 230 zł, a inne jest jako dodatek. Dodatek, który w każdej chwili można odjąć. I kto ustala, czy to jest dodatek, czy to jest do podstawy, w jakiej formie? Pani Małgorzato, no, każdy z nas tak, jeszcze mam więcej pytań. Panie ministrze, mam więcej pytań. Tak, na pewno jest mam więcej. Mam 30 lat pracy. Pani Małgorzato, pytań, króciutko. Trzy pytania i przy tym już zostańmy. Bardzo proszę, panie ministrze, naprawdę uszanujmy także tych, którzy próbują dodzwonić się i także mają ważne przecież sprawy do podjęcia. Bardzo proszę, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję za te pytania. One są, tak jak powiedziałem, no, są można powiedzieć, poruszają bardzo ważny problem pracowników służby zdrowia, bo tak jak już wspominałem, jest oczywiste, że służba zdrowia jest przede wszystkim dla pacjentów i oni są najważniejsi. To nie można zapominać o wieluset tysięcznej rzeszy osób, które pracują w służbie zdrowia i zapewnienie im godnych warunków pracy i płacy, także rozwoju zawodowego, zwłaszcza w takich zawodach właśnie medycznych jak pielęgniarki, położne, lekarze, lekarze dentyści, jest niesłychanie ważne. Tutaj pani zwraca uwagę, sama będąc pielęgniarką, na problemy związane z właśnie tym środowiskiem. Od wielu lat, chcę powiedzieć, i myślę, że to już wszyscy sobie zdajemy sprawę, trudno powiedzieć, czy to dobrze, czy to źle. Niektórzy, no ale tak po prostu jest, że pracownicy służby zdrowia, czyli również tego publicznego sektora służby zdrowia, nie są pracownikami administracji publicznej i w związku z tym na to pytanie takie trochę retoryczne, kto ustala te zasady zatrudniania, prawda, i wynagrodzeń, tak zwaną siatkę płac, no odpowiedź jest oczywista. W każdym szpitalu dzieje się to odrębnie, ustalają to dyrektorzy szpitali, oczywiście wspólnie w jakimś sensie z związkami zawodowymi na terenie zakładu, ale nie ma ogólnej regulacji, która by mówiła, ile kto powinien zarabiać. I myślę, że trudno sobie wyobrazić sytuacji, kiedy podmiotów, które są właścicielami, również publicznych podmiotów, które są właścicielami szpitali, jest bardzo dużo różnych, żeby dało się tę sytuację jakoś istotnie zmienić. Ale próbujemy przynajmniej zapewnić pewien bezpieczną dolną granicę i stąd ustawa, która jest już na zaawansowanym procesie legislacyjnym, ustawa o minimalnych wynagrodzeniach pracowników medycznych, która w sposób kroczący, rozpoczynając od 2017 roku w kolejnych latach, będzie mówiła w każdym z zawodów medycznych, jakie jest minimum poniżej którego pracodawca nie może wynagradzać pracownika medycznego, w tym także pielęgniarki. Tutaj oczywiście mówimy o pewnych minimach i to nie jest żadna wytyczna do tego, żeby właśnie tyle wynosiły wynagrodzenia, ale nasza analiza wskazuje jednoznacznie, że poniżej tych minimów, które my proponujemy, żeby wprowadzić, dzisiaj zatrudnionych jest bardzo wielu pracowników i z całą pewnością wprowadzenie właśnie takiego minimum no, doprowadzi do sytuacji, w której no, zatrudnianie pracowników poniżej tej granicy godności nie będzie możliwe. No i wreszcie kwestia podwyżek dla pielęgniarek. Tutaj również ta ustawa wskazuje na to, że kierunek, jeżeli chodzi o te coroczne podwyżki dla pielęgniarek, które no, od września ubiegłego roku już wynoszą 800 zł dla każdej osoby miesięcznie brutto, oczywiście to są kwoty brutto, że te środki będą powoli włączane również w sposób automatyczny, systematycznie do podstawowego wynagrodzenia. To będzie oznaczało, że
wraz ze wzrostem tych minimalnych wynagrodzeń, również przynajmniej ta część tych podwyżek będzie zaliczana do podstawy, do podstawowej pensji. W tej chwili jest to wyłącznie w gestii dyrektorów, no również w zależności od porozumień ze związkami zawodowymi, to jest ustalane. Zdaję sobie sprawę z tego, że wciąż wynagrodzenia pielęgniarek są zbyt niskie, ale właśnie wydaje się, że ta z jednej strony ta ustawa o minimalnych wynagrodzeniach, a z drugiej strony plan wzrostu nakładów na służbę zdrowia daje perspektywę czy nadzieję na to, że ta sytuacja systematycznie w najbliższych latach będzie się poprawiać. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaszewiewicza. Teraz i zawsze. Anna, dzwonię z Poznania, sprawie dla mnie bardzo trudny, ale ja do pana ministra dzwoniłam, jak minister, szefem izb lekarskich z prośbą o pomoc. Napisał, że mam się zgłosić do izby lekarskiej w Poznaniu. Nie otrzymałam oczywiście żadnej pomocy od doktora Kordela. Ale chciałam powiedzieć, dlatego że jestem lekarzem, specjalistą neurologiem i po prostu byłam uczciwym lekarzem, średnio pracowałam. A ta moja uczciwa praca była, źle widziana wśród tych lekarzy, którzy chcieli zarabiać. No i jak tylko zrobiłam drugi stopień specjalizacji, zaczęły się wielkie trudności mojej pracy. Nie powiem, że to była jak najtrudniejsza. Musiałam opuścić Śrem, w końcu pojechałam do Poznania po pomoc. Czułam się jak zaszczuta, dosłownie wszędzie. A w końcu trafiłam do Krakowa. W Krakowie dowiedziałam się, że jestem całkowicie ubezpieczona, uwolniona przez Poznań za ostrym wyrokiem. 8 lat byłam całkowicie ubezwłasnowolniona i dopiero pan minister Ziobro z biurem europarlamentarzysty, z biurem swoim o ubezwłasnowolniu mnie w Krakowie. I nie ma końca. W tej chwili jestem w Poznaniu. Jeszcze za chwilę być może zostańcie się na ulicy. Nie mam nikąd pomocy. Jestem jak zaszczuta, tak i co zrobić właśnie, żeby lekarz nie przeszkadzał drugiemu lekarzowi leczyć, żeby pozwolił, bo to są takie, że tak powiem, mafie lekarskie, które powodują, że lekarze uczciwi nie mogą ratować życia człowieka. Bardzo dziękujemy, pani Anno, panie ministrze, ten dramatyczny głos i to pytanie, no właśnie, co zrobić? To są takie proste rzeczy. Pani doktor, ja chyba proponuję, żeby pani do mnie napisała, bo to jest sprawa jakaś indywidualna, także obiecuję, że zajmę się sprawą. Proszę do mnie napisać na adres Ministerstwa Zdrowia. Bardzo dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Witam serdecznie, Szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon? Proszę? Kogo witamy, skąd telefon? Łucja z Gniezna. Bardzo proszę, pani Łucja. Mogę już mówić? Od samego początku jesteśmy na antenie i panią słyszymy. Witam serdecznie, szczęść Boże, ministra i ojca prowadzącego. Ja z takim zapytaniem, krótkie pytanie, krótkie przykłady, 4. Kiedy zakończy się prywatna praktyka w szpitalach państwowych? Z gabinetu lekarskiego lekarz prywatnego pacjent trafia do szpitala. Przykład neurologia w Gnieźnie na Dziekance, 70 pacjentów, 2 pielęgniarki na wszystkich pacjentów. I moje pytanie brzmi, czy to się zmieni, że najpierw trzeba iść prywatnie do lekarza, żeby dostać się na neurologię. To pierwsze pytanie, kolejne pani Łucja. Drugie, krótko, Gniezno ma 60 tysięcy mieszkańców, nie ma żadnej poradni alergologicznej. Wiadomo, już dorośli chorują na różne choroby alergologiczne. I pytanie, czy coś w tym temacie też może zrobić? I jeszcze jedno, odnośnie gabinetów stomatologicznych, czy opieka stomatologiczna zmieni się tak, że jakieś będą porządne gabinety, bo można jedynie na kasę chorych sobie ząbów usunąć. I jeszcze i ortodoncja, to jest bolączka rodziców. Niestety trzeba się zapisywać 2-3 lata wcześniej. I moje pytanie brzmi, czy to także się zmieni, bo prywatnie można się natychmiast dostać do ortodonty. 1200 zł, gdzie jest trójka dzieci, rodzice nie są w stanie wyłożyć na każde dziecko 1200 i to miesiąc 250 zł. Moje pytanie brzmi, czy w ogóle jest taką patologią, gdzie po prostu trzeba dawać pieniądze lekarzom, pan minister także będzie w
walczyć. To wszystko tak, dziękujemy, pani Łucjo. Bóg zapłać, to głos z Gniezna, pani ministrze. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. No, szczególnie bolesne to, to zapytanie o te patologiczne mechanizmy dostawania się do szpitala. To jest niestety zjawisko, które ma miejsce tu i ówdzie. I ja myślę, że tutaj odpowiedź jest jednoznaczna. Jeżeli gdziekolwiek zdarza się taki mechanizm, że drogą dojścia do szpitala czy wejścia do szpitala, droga wejścia do szpitala prowadzi przez prywatny gabinet lekarski, no to po prostu to jest nie tylko nieetyczne, to jest nie tylko nie w porządku, ale jest to po prostu działalność przestępcza i należy o tym sygnalizować nie tylko prawda, w taki ogólny sposób, ale wszędzie tam, gdzie ma coś takiego miejsce, to wszystkie możliwe służby można o tym zawiadamiać. Jeśli takie zjawisko ma miejsce, to również można na przykład zawiadomić ministra zdrowia, który wyśle w odpowiednie miejsce kontrolę i jeśli okaże się, że sytuacja się potwierdza, to po prostu konsekwencje będziemy wyciągać, no łącznie z najbardziej surowymi, tam gdzie dochodzi do przestępstwa, łącznie z odpowiedzialnością karną. Nie ma tu żadnej wątpliwości, że takie zjawisko nie może być tolerowane. Pytała pani o możliwość zorganizowania takiej czy innej poradni specjalistycznej na terenie miasta. No tutaj można powiedzieć, to nie minister zdrowia jest podmiotem, który zakłada czy organizuje tego typu pomoc. Myślę, że to jest jak najbardziej w gestii placówek zdrowotnych istniejących na terenie Gniezna. No niestety problemem, o którym mówimy nie od dziś, jest w ogóle niedobór kadry lekarskiej, w tym także w niektórych specjalnościach w szczególności. I no, czasem po prostu jest tak, że mamy niedobór, tak jak już wspominałem, staramy się wstawić więcej lekarzy, ale oczywiście efektu tego nie można się spodziewać natychmiast. Czasem jest to też tak, że po prostu czy to placówka medyczna, czy też na przykład samorząd lokalny, czy to miejski, czy powiatowy mógłby w tym zakresie przejawiać jakąś inicjatywę i proponuję też właśnie po prostu, jeżeli widać wyraźnie, że jest jakiś niedobór, to namawiać tych, którzy są odpowiedzialni za służbę zdrowia na terenie czy to miasta, czy powiatu, żeby pomyśleli o tym, żeby taką rzecz zorganizować. Na pewno znajdą się pieniądze w funduszu, żeby to sfinansować. I wreszcie kwestia stomatologii, a w szczególności stomatologii dziecięcej. No, tutaj dobrą wiadomością, którą mogę przekazać, jest to, że już w tych dniach wchodzi taki wskaźnik, który będzie powodował to, że lekarzom, dentystom bardziej będzie się opłacało leczyć dzieci. Po prostu chcemy zachęcić lekarzy, stomatologów do tego, żeby ten trudniejszy pacjent, jakim jest dziecko, był w ich zakresie zainteresowania. Dotychczas właściwie można powiedzieć, że no bardzo wyraźnie pacjenci tego typu stanowili obciążenie dla gabinetów. Myślę, że to powinno się już niebawem zmienić. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dzielica. Teraz i zawsze. Chcecie zadania z Kustos Kalwani do Brzydowski. Witam serdecznie. Pozdrawiam przewodniczącego i pana ministra. Od początku słucham programu i tego w telewizji i rozmowy z Bantynią na antenie Radio Maria i bardzo się cieszę, że pan minister zagościł w Radio Maria i w studiu telewizji Trwam. Śledzę to i postanowiłem zadzwonić także dlatego, ponieważ został dotknięty temat Centrum Antologii Ziemi Lubelskiej i w tym momencie mówię nie tylko jako duchowny, ale przede wszystkim jako pacjent. Panie ministrze, padła pana niepewność co do zatrudnienia pani profesor Elżbiety Starostowskiej, wspaniałego specjalisty, wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie chorób onkologicznych. Otóż pani profesor została zwolniona w sierpniu ubiegłego roku z ordynatora i z zakazem wykonywania pracy w
tymże szpitalu, którego była dyrektorem i ordynatorem oddziału. Więc specjalista w tej ważnej dziedzinie, gdzie tylu ludzi potrzebuje konsultacji, niestety nie ma kontaktu z pacjentem, oprócz tego kontaktu, który ma ze studentami, bo ma jakieś zlecone wykłady w Puławach. Więc między innymi cieszę się, że pan minister znajduje się dokładnie w tym studiu, w którym były realizowane programy w sprawie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, dlatego że tylko telewizja Trwanie Radia Maryja zdecydowały się powiedzieć prawdę o tym, że centrum i argumenty także stamtąd spadały. Natomiast chcę nawiązać do tego, że jednym z argumentów, dla którego pani profesor została zwolniona, było to, że występowała w telewizji Trwanie w Radio Maryja, podczas gdy nie miała takich możliwości wypowiedzi żadnych ani obrony na łamach lokalnej prasy czy też mediów, ponieważ telewizje są troszeczkę innego i mają inne zapatrywanie na problemy centrum. No, oczywiście, tak jak pan powiedział, nie od pana zależy zatrudnienie czy zwolnienie. Niemniej jednak tak karygodna motywacja za to, że pani profesor występowała w telewizji Trans w Radzie Maryja, co przyczyniło się do jej zwolnienia, no jest po prostu argumentem nie do przyjęcia. Mam nadzieję, że pana wizyta zaowocuje jakimiś dobrymi skutkami także w tej dziedzinie, bo tak jak pan zaznaczył, co tym odpowiedzi to jest tylko jedna kropelka w morzu tego wielkiego problemu i że także pana osobiste zaangażowanie sprawi, że tak wspaniały specjalista będzie mógł powrócić do wykonywania zawodu, czego oczekuje mnóstwo pacjentów. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy, panie ministrze. Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie. Ja już tu w międzyczasie też dowiedziałem się, że pani profesor, nie miałem co do tego pewności, ale teraz już wiem, że pani profesor Stanisławska nie pracuje jako nasz spadkobierca. To jest rzeczywiście, zwłaszcza gdyby... ale ukończona została w wieku 20. No właśnie, w 1929 roku przeprowadzono ostatnie prace, ale... Z drugiej strony to święte miejsce dla Czechów, święte narodowe, bo tak trzeba powiedzieć, symbol, ikona narodziło się w miejscu, gdzie była rotunda świętego Wita, zbudowana w 1929 roku, więc ponad 400 lat wcześniej niż sama katedra. Dlaczego tak katedrę długo budowano? No nie dlatego, że poprawiano gotyk, tylko no, dochodziły różne nowe style. Oczywiście ona dla mnie jest wspaniałym przede wszystkim przykładem strzelistego gotyku. Niesamowite wieże. Ja tam byłem, jak była wielka wichura nad Europą, także nad Polską. Sporo lat temu, kiedy latały w powietrzu nawet ławki i byłem sam. Byłem sam pod głównym wejściem do katedry. Tam jest jeden minus już na samej górze, że nie zrobimy zdjęcia... Musimy się tylko położyć, żeby te wieże ogarnąć z niebem, bo nie ma przestrzeni do oglądania no właśnie tych głównych drzwi wejściowych, nad którymi jest mnóstwo płaskorzeźb, rozety, to wszystko przepięknie, okna, żyje. I nie możemy tego tak naprawdę dobrze zobaczyć. O ile całą sylwetkę katedry widzimy, tak jak mówiłaś, od strony chociażby mostu Karola, czy w ogóle tam od strony staromiejskiego rynku, tak tutaj z bliska, no właśnie jesteśmy skurczeni, zwłaszcza, że najwyższa wieża ma 100 metrów wysokości. Prawie 100 metrów wysokości. Wiesz, a dla mnie ten środek jest też przepiękny, ale muszę powiedzieć, mówię o wnętrzu, tak. Zresztą to wnętrze jest częściowo bezpłatne, a częściowo płatne. To najciekawsze, jakby najpiękniejsze miejsca. Oczywiście trzeba zapłacić za wejście. Tak jak u nas w katedrze Krakowskiej. Natomiast przepiękne są witraże i muszę ci powiedzieć, że jeden mój ulubiony zrobił Alfons Mucha, znacznie później, bo to już XX wiek. On, jak przyświeci słońce, jest rzeczywiście tak pięknie rozświetlony, no w stylu Muchy, taki złocisto-radosny, piękny. No właśnie, tutaj witraże mamy i gotyckie, i mamy witraż Muchy secesyjny. Zderzają się różne epoki właśnie w tym symbolu Pragi, ważnym, wieńczącym Kraczańskie wzgórze. Mamy tam także przecież klejnoty koronacyjne, które możemy oglądać z czeskich królów. Mamy
także czeskich królów grobowce, w tym Karola IV i Wacława IV. Czyli to jest miejsce święte. Święte i bardzo narodowe. A oczywiście Alfons Mucha przez ten jeden witraż wprowadza nas w zupełnie inny, ale bardzo ważny klimat. Pragi fin de siècle, secesji, belle époque. Mucha to jest uznany malarz, grafik, uznany w całym świecie, na pewno mocno w Europie. Pamiętasz, byliśmy w muzeum. Jest jeszcze osobno Muzeum Muchy, no ale na to znowu trzeba znaleźć czas. Natomiast rzeczywiście, żeby poczuć Pragę, trzeba dotknąć i gotyku, i właśnie tego fin de siècle, secesji w wykonaniu Muchy. Czyli prędzej czy później spod witraża podejść jednak do muzeum tego wielkiego artysty, który zmarł w Pradze 14 lipca 1939 roku. Wiesz, trochę się wkurzam, bo jak można płacić za wejście do uliczki, nawet jeśli jest złota. Wprawdzie oczywiście dawniej na ulicy Floriańskiej też pobierano myto, ale to były wieki temu. Dzisiaj no nikt takiego myta nie pobiera, a w złotej uliczce na Hradczanach trzeba płacić. Ale jest pewien wyjątek. Jeżeli tam przyjdziesz między październikiem a marcem o godzinie 16, to do 17 można jeszcze pospacerować, uliczka jest niewielka, a od marca przez całe lato o godzinę później 17-18. Ale wiesz, dlaczego tak zrobiono? Nie płacimy wtedy, kiedy nie robimy fotografii albo robimy dużo gorsze. To już nie to światło. Wszyscy miłośnicy fotografowania i selfie będą zawiedzeni. No ale trudno, powiedz, ile na co dzień kosztuje wstęp do złotej uliczki. To jest bardziej skomplikowane, to znaczy jest kilka tras na Hradczanach, które obejmują złotą uliczkę i tak zwana mała trasa kosztuje 250 koron czeskich. Czyli mamy w pakiecie wejście emeryci do złotej uliczki. I młodzi ludzie płacą o połowę mniej, natomiast rodzina, ale musisz mieć przynajmniej jedno dziecko, dwie osoby, 300 koron to kosztuje. Czyli ile to jest, przeliczając na złotówki nasze? 100 koron to 16 złotych, trzeba policzyć. Prędzej czy później trafia się na podratusz i zegar Orloj, dzieła mistrza Hanusza. To właściwie co godzinę mamy tam spektakl turystów i tego, co się dzieje wysoko, prawie pod niebem, na zegarze. Po prostu pojawiają się postaci, a jakby z boku przygląda się temu śmierć. To jest wielki pochód, rzeczywiście wysoko usytuowany, nad staromiejskim rynkiem. Gapie z całego świata się zawsze ustawiają, bez względu na to, czy jest zimno, czy ciepło w Pradze. Ja miałem dwa razy pecha, bo dwa razy zegar się nie otworzył i tego pochodu nie było, więc ostrzegam, tak też się może zdarzyć. Ale nie każdy wie, że można wejść do ratusza i zejść na dół do takich podziemi, żeby zapoznać się właściwie z historią miasta. Tam znakomicie widać, że Wełtawa wylewała, a miasto się coraz bardziej podnosiło. Taka największa sala pochodzi z XII wieku. Znaczy, ja sam byłem świadkiem tej wielkiej powodzi sprzed parunastu chyba lat, kiedy rzeczywiście mała strana, budynki leżące najbliżej Wełtawy, zalane były nawet do połowy drugiego piętra. Pierwsze piętro było zalane i wtedy w ogóle groził no upadek tych wspaniałych pereł kultury wpisanych na światową listę w końcu UNESCO. Na szczęście Praga przetrwała. Praga przetrwała i prawdopodobnie dzieje się to dzięki tym tajemnym mocom, dzięki alchemii. Świętym. I świętym, no właśnie, bo katedra, no przecież to jest ikona. Ikona architektoniczna Pragi, góruje nad wszystkim, wraz z całym wzgórzem, pięknie podświetlona dzięki funduszom Rolling Stonesów, zaproszonych kiedyś przez prezydenta Havla, wysłał po nich specjalny samolot. Oni się zauroczyli Pragą, jak w pewnym momencie ponad 20 tysięcy Amerykanów, którzy na stałe, jak przyszła wolność wiesz, w tej części nawet Europy. Nawet więcej, w tej chwili to już jest nawet 40 tysięcy. No nawet 40 tysięcy, ale wtedy 20 tysięcy naraz. Błyskawicznie się osiedliło Amerykanów, bo pokochali to miasto. Teraz ich jest, tak jak ty mówisz, no prawie 40 tysięcy. Oprócz
bazycznych muzeów sztuki znajdziemy tutaj także różnego rodzaju osobliwości, na przykład Muzeum Filmowych Efektów, Muzeum Czekolady, Czeskiej Muzyki, Figur Woskowych, Komunizmu, Lalek, Piwowarstwa, a nawet Muzeum Maszyn Erotycznych. My natomiast wybraliśmy się do kapitalnego, małego muzeum. Mówisz tak, jakbyśmy w innych muzeach nie byli. Przecież Pragę odwiedzamy od 35 lat. To prawda. Nawet więcej, bo byliśmy tam po raz pierwszy latem 80 roku. I jakiś motocyklista przyjechał z wybrzeża na nasz kemping pod Złotą Pragą i oświadczył, że są strajki na wybrzeżu. I wtedy zaczęliśmy nasze odkrywanie bardzo biednie, na książeczkę walutową. Mieliśmy przelane jakieś tam drobne pieniążki. Mieszkaliśmy w namiocie, więc muzea spenetrowaliśmy wszystkie. No tak, ale wiesz, te no, ale ważne wtedy do muzea nie dotarliśmy, bo go jeszcze nie było tam. Tak, i też nie każdy o tym wie, natomiast naprawdę warto. To jest muzeum, które się po prostu nazywa Absynteria i tak naprawdę to jest knajpka, kawiarenka, z masą gadżetów i ekspozycją. Kieliszek absyntu kosztuje między 100 a 150 koron czeskich. Czyli między 16 a 24 polskie złote. Tak, to znaczy, bo to 150 myśmy zamówili, to była tak zwana zielona wróżka. Rzeczywiście była bardzo pięknie podana z cukrem, potem podgrzana, podana z wodą. Na miejscu też możemy kupić na wynos butelki takie przechowywane dłużej, czyli rezerwę, specjalną rezerwę absyntową, z czym się nie spotkałem nigdzie indziej. Też jest bardzo ważne całe otoczenie, bo przecież mamy reklamy z początku XX wieku i z końca XIX stulecia, z Paryża prosto. Mamy obrazy artystów, których, no, trzeba tak powiedzieć, inspirował absynt albo wspomagał. Wiesz, ja chciałabym powiedzieć, co w nim jest, bo oczywiście jest piołun, są kwiaty, liście piołunu, anysz, fenku, ale także chyzop, melisa, korzenie arcydzięgla, liście tataraku, liście kolendry, przetacznik, jałowiec, muszkatołowiec, ale tak naprawdę pełny skład jest ścisłą tajemnicą. Oczywiście na dodatek intryguje nas to tym bardziej, że w większości krajów Europy absynt jest zabroniony. Nie do końca. To znaczy w Unii Europejskiej można produkować absynt pod warunkiem, że stężenie tujonu, czyli właśnie tego najważniejszego... Tego piołunu, tak? Nie, to jest pewien olejek eteryczny, który ma trochę halucynogenne właściwości, nie przekracza 10 mg na litr trunku. No właśnie, ale ja pamiętam pierwszy raz... Drżały mi dłonie, jak trzymałem szklanicę absyntu 87 albo 85%. To było w Lizbonie, bo słynęła z tego właśnie Portugalia, że tam można było te mocniejsze odmiany absyntu pić. I dołączyły do tego Włochy. Absynt był znany kiedyś we Francji, potem zabroniony. Ale został wymyślony w Szwajcarii. W Szwajcarii, no właśnie. Ja oczywiście znakomity absynt piłem w Odessie, czyli na terenie Ukrainy, więc ten absynt też gdzieś za nami w podróżach chodzi. Tutaj w Pradze jest taką dodatkową atrakcją, bo możemy coś się o nim dowiedzieć. I co najważniejsze dla mnie, nie tylko te gadżety, te wspomnienia paryskie dotyczące absyntu, ale rytuał. Ten rytuał, z jakim jest podawany. Tak, rytuał ognia, wody i powietrza. I można to przeżyć tuż zaraz po spojrzeniu na zegar Orłoj, czy też po krótkim spacerze po Malej Stranie, po staromiejskim rynku pod pomnikiem Husa, albo także blisko jest oczywiście z mostu Karola, dosłownie parę kroków. Trzeba stanąć pod ścianą Lennona. W Pradze byliśmy tam trzykrotnie. W tej części Małej Strany, blisko zejścia, już po stronie Hradczan, z mostu Karola. Czyli jak idziemy od staromiejskiego rynku, warto przejść most Karola do końca i ostatnim zejściem dostać się właśnie na taki mały placyk. Po drodze miniemy zresztą pub imienia Johna Lennona. Zapytamy ludzi i
tam blisko jest jedna z ambasad, chyba francuska, tak. To jest naprzeciwko ambasady francuskiej, jest ściana Lennona. Zapoczątkował ją przybysz z Ameryki Środkowej, który mieszkał wtedy, studiował w Pradze i namalował pierwszą podobiznę Lennona. Zaczęto domalowywać kolejne jakby imprezje związane z muzyką Beatlesów. Wiele lat. Było to takie kultowe, zresztą dalej jest miejsce, ale to było miejsce trochę protestu i też wolności. No wolności, właśnie wolności. Tutaj spotykali się studenci, po prostu mieli różne transparenty, mieli alternatywną ze sobą muzykę, wnosili, były przemówienia. To też był jeden z przyczynków do późniejszej wolności Czech. Właśnie te spotkania pod ścianą Lennona. Bardzo barwną, ona żyje nawet wieczorem, w nocy. Często palą się tam świeczki. Oczywiście najciekawy jest w dniu urodzin Lennona, także w dniu śmierci. I wtedy zawsze jest coś więcej, jest bardziej energetycznie, bardziej śpiewnie. I też jest bardzo dużo muzyki i dźwięków.